Siemanko, witam Was w nowym tygodniu. Mam nadzieję, że ostatnim od tematu płytek. Słuchajcie, parę rozkmin, jak widać ten załączony obraz, który zresztą widzicie, na czym stanęło. Stanęło na tym, że jednak po dłuższych przemyśleniach i rozkminach tutaj przyniosłem te jeszcze płytki, żeby sobie sprawdzić te niebieskie, które są tutaj położone, czy czasem by nie pasowały one tutaj na podłodze, i stwierdziliśmy, że nie ma mowy, żeby je tu kłaść, bo no wizualnie nie wyglądałoby to tak byśmy sobie tego życzyli. No i słuchajcie, padło na to, że jedziemy tak jak fuga pokazuje. Tak zdecydowaliśmy. Tak naprawdę były trzy opcje, bo można było jeszcze przesunąć fugę lub położyć płytki w poprzek, ale z tych wszystkich opcji stwierdziliśmy, że po prostu nie będziemy kombinować, bo tak naprawdę żadna w 100% nas nie satysfakcjonuje, więc wybieramy tą, która najmniej kombinacji tutaj wnosi. No i na tym też się temat zakończa. Podocinałem tego te wszystkie płytki, żeby można było zobaczyć, jak to będzie wyglądać, i w sumie będzie ok. Wiadomo, jest ten pasek, jest, trzeba będzie z tym żyć i tyle. Także tak to wygląda. Odnośnie weekendu, słuchajcie, to nie za wiele. No praktycznie nic nie porobiłem. Oprócz tego, że jakieś tam zakupy z żoną. Porobiliśmy, kupiliśmy szybę do łazienki, kupiliśmy wannę. W szybie była zmiana decyzji, bo myśleliśmy o tej dymionej na początku, ale skończyło się na transparentnej. Z czarnymi, tymi tąbelką górną i z czarnymi listwami. Stwierdziliśmy, że już jeszcze cała czarna szyba, taka wiecie, 2 metry na 1,50 m, to mogło być za dużo już tego czarnego, tym bardziej, że ona chce ciemne, czarne mebelki jakieś tam, do tego wszystkie krany będą czarne, co jeszcze będzie czarne. Przycisk do gebelita będzie czarny i tak te płytki mamy na gebelicie też czarne. Grzejnik też będzie ciemny i tak stwierdziliśmy, że to już mogło być deczko za dużo, dlatego wzięliśmy transparentną. Szybę jest zamówiona. Co do wanny też zmiana decyzji, bo miała być prostokątna. Stwierdziliśmy, że weźmiemy zaokrągloną z dwóch stron. A to dlatego, że słuchajcie, z tymi wannami to jest tak, jak zacząłem czytać te różne fora i opinie na ten temat, to wyszło na to, że one są po prostu, no, większość jest tak jak to akryl, kurde, jest po prostu nierówna, i bez względu na to, czy zapłacicie za wannę 5000 czy 1500, ona po prostu, ten typ tak ma, i one są, no, gdzieś tam uwypuklone albo wklęśnięte, albo nie trzymają kąta. Dlatego stwierdziliśmy, że weźmiemy zamiast prostokątnej, weźmiemy z dwóch stron zaokrągloną, to będzie tak naprawdę dwa jakieś tam plusy powinniśmy mieć z tego tytułu. Pierwszy będzie taki, że jest mniejsza szansa, że tam w kącie ona nie będzie za bardzo się trzymała, to na krótszym odcinku będzie to widać. A drugie to, że więcej przestrzeni po prostu między, kurde, to więcej przestrzeni między szybą a wanną będziemy mieli, szybą tą prysznicową, czy też ścianą, zwał jak zwał, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Także tak to się przedstawia, tak to wygląda. Jeszcze tam żona pozamawiała jakieś meble do salonu już i takie inne pierdoły. Zamówiłem też tekturę na podłogę, żeby po fugowaniu, już jak to fugowanie zakończę, przykryć całość, tylko zostawić miejsca na listwy przypodłogowe i po prostu do momentu, aż się będziemy wprowadzać, nie będziemy tego zdejmować. Nie wiem, czy pokoje też będę zabezpieczał, czy nie. Może pokoje to nie, ale no przy drzwiach przynajmniej, jak będę obstawiał drzwi, żeby też nie deptać tam. Także jak tylko przyjdzie ta rolka, no to od razu będę się za to brał i to zabezpieczał. Oczywiście jak się zafuguje wszystko, a z tym trochę może mi zejść. Ale myślę, że w tym tygodniu będę ten temat zakończyć i zostaną tylko silikony do położenia w łazienkach, tutaj w kibelku, gdzieś jeszcze. No i na progach tam, na tych dilatacjach, ale to nie wiem, czy jeszcze korek użyć ten. Jakiś tam wpłynie, czy jak to się nazywa tam, czy po prostu coś innego, no zobaczymy. Czy też silikon brązowy i tyle. Właśnie te fugi muszę porobić, też nie zrobiłem tego w weekend, a miałem, żeby sprawdzić jej kolor, żeby do jutra podeszła. To będę musiał zrobić, no i tyle, lecę z tym. Jeszcze mi zostało, co, mam jakąś docinkę, tak, jeden, nie mam.
Nie jest tam jeden kawałek, więc ten jeden docinkę robię i będę stąd wyskakiwał na korytarz. Ile się uda dzisiaj zrobić, tyle się uda. Troszkę później zacząłem, więc pewnie też nie za wiele zrobię, ale fajnie by było, jakby do jutra do Fajrantu to skończyć ten temat tych płytek. A czy się uda, to zobaczymy. Dobra, pojemnica tylko. Sprawdzamy poziom i lecę z tym dalej po kolei. Jeszcze ten żołądek tylko zrobię i uciekam na korytarz. No i by było. A jeszcze temat będę chciał też czuję ogarnąć pod koniec tego tygodnia. Dwie szkółki znalazłem niedaleko nas, więc mam nadzieję, że coś się uda, jakiś temat wziąć i wybrać. Tutaj mam dwa ułamane, słuchajcie, te systemy, bo oczywiście nie zdjąłem w sobotę na następny dzień, no i efekt był taki, że po prostu nie chciały wszystkie wyjść do końca, no i też nie wyszły. I musiałem urywać i po prostu powciskać w fugę to, no bo nie było innej opcji, te takie, wiecie, kawałki, które pozostawały, po prostu pozaginałem w fugę i tyle. Wczoraj się odsnąłem, mówię, kurde, wyskoczę chociaż to zrobić. I no i skończyło się na tym, że niestety, ale dwie sztuki, trzy chyba nawet, gdzieś tu jeszcze jeden jest, nie wyszły. Więc jak macie ten system, używacie, to trzeba to robić od razu, bo no bo później jest już kicha. Dobra, nakładam tutaj kleju i spadam na korytarz. No i powoli będę tutaj kładł, zobaczymy jaki efekt tego będzie. Ale już coraz bliżej, to najważniejsze, już coraz bliżej. No, a temat iglaków tych, chyba padnie właśnie na tuję, szmarak lub brabant, jeszcze nie wiem, zobaczę jak pojadę, jeśli będą, to się wtedy wybierze. Jeden z widzów też mi przysłał dokładnie, jak sobie to wysadzał ostatnio, także też mniej więcej widziałem, jak to mniej więcej zrobić, najłatwiej i tyle. Agrowłóknina już zamówiona, taka 50 cm, większej nie trzeba. I co jeszcze? No i będę musiał też tylko ziemię kupić jakąś zakwaszoną i do tego trochę kory. Zadzwonię do Huberta w sumie na tartach, bo nie wiem, czy on jakieś tam kory nie ma, bo przecież jak ciachają to drewno cały czas, to ciekawe, czy gdzieś tam w workach nie odkłada. Może od niego by kupił trochę. To przekręcę się, z ciekawości spytam. No i pod koniec tygodnia chciałbym ogarnąć ten temat, bo to już taki najwyższy czas, żeby to robić. Co do drzewa będę szukał takie, słuchajcie, 60-80 cm stwierdziłem, bo można by było wziąć takie po 1,20 m, trochę więcej zapłacić. Tylko kurde, nie ma gwarancji, że one się wszystkie elegancko przyjmą i kurde, wydam więcej kasiory, a się okaże, że one gdzieś zaczną mi padać albo coś, że coś nie tak będzie i kasę człowiek wyda, tylko później to się zmarnuje, więc stwierdzam, że nawet lepiej poczekać trochę dłużej na ten rozrost ich, a po prostu na początku nie świrować tam z jakimiś wysokimi, tylko po prostu wziąć te 60-80 cm i niech sobie rosną. A w razie jakby się nie przyjmowały, to będzie mniejsza strata i tyle w sumie. Dobra, to nic, smaruję tutaj, wklejam i przechodzę na korytarz. U mnie zbliża się przerwa już, wyleciał, tylko sprawdzę sobie, czy aby na pewno się dobrze zszedłem tutaj. Chyba byłoby dobrze. No to wygląda przynajmniej. No i wracam po przerwie, będę dalej leciał z tym do przodu. W międzyczasie, jak byłem klej umieszać jeszcze, to byłem sobie, o, tu mi do góry idzie, czyli to musisz w dół trochę pójść. No bo tu i tak tu będzie troszkę takie jeszcze przepierdzielki, więc nie będę aż do końca dawał, bo tutaj byliśmy wyżej, przez to, że tam trzymałem do poziomu drzwi, więc na razie tak to zostawię z lekką górką. Zobaczymy na następnym. Będziemy to wtedy już prostować i teraz już jak na stole będziemy lecieć do... Znaczy jak na stole, nie biorąc pod uwagę bananów oczywiście. Będziemy lecieć do końca. Już sobie elegancko w poziomie. Jeszcze w międzyczasie, żeby klej umieszać, to sprawdziłem, słuchajcie, bo wyszło, podliczyłem wszystkie te. Całe zużycie przez 66 dni akurat, no to czyli 2 miesiące minęły, można powiedzieć, że trochę przymuliłem, bo miałem sobie próby 9 miesiąca tak coś zrobić, ale to nie ma różnicy, no bo dzieląc na ilość dni, no to i tak nam wychodzi wszystko tam średnia, więc
Mam to obliczone. W sumie tego bym wkleił, to mogę wam od razu to pokazać. Jakie wyszły wyliczenia przez te 2 miesiące? Trzeba mieć pod uwagę, że styczeń w momencie wygrzewania był bardzo zimny, no bo tam cały czas w ciągu dnia trzymało się po minus 5-7 i to jest 2 tygodnie takich mrozów mieliśmy. A nocami to niżej było, bo i po 12 stopni tego mrozu było, więc taki ten pierwszy okres był, można powiedzieć, zimny. No a jeśli chodzi już o drugą część, no to luty mieliśmy, no można powiedzieć, że ponad normę. Chyba jeśli chodzi o zimę. Co prawda zdarzały się dni z przymrozkami, ale niewiele ich było. No i teraz trochę ostatnio też chłodno było, także taki no, zróżnicowany, można powiedzieć, okres te ogrzenia. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że no mam tutaj teraz 17-18 stopni w powietrzu, nie? Także też nie jest jakoś bardzo ciepło tutaj. Więc będziemy pewnie grzali troszkę mocniej, tak jak w sumie w pierwszym okresie, bo ten pierwszy miesiąc to było ciągle około 20 stopni tutaj, więc można powiedzieć, że przybliżona temperatura, do jakiej będziemy utrzymać, bo wydaje mi się, że 21-22 tak prawdopodobnie. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie się odczuwać te ciepło, bo na pewno nie tak jak w domku przy grzaniu elektrycznym bez podłogi, no bo tam mamy 22,5 i tak jest, wiecie, no jest cieplutko, ale już jak zjedzie do 21, to już zaczyna się robić tak, można powiedzieć, chłodnawo. Odczuwa człowiek po prostu to bardziej, nie? A tutaj to będzie inaczej na pewno, bo przy podłogówce, jak wiadomo, odczuwanie tej temperatury jest kompletnie inne. Niż przy grzejniku. Dobra, tutaj byśmy mieli. I teraz tak, tutaj pewnie się zrobi buła jakaś. Ta, tu będzie szło nam trochę pod górkę. Można było się tego spodziewać. Ale złapię tutaj linię jakąś. O kurde, tutaj widzę, że coś mi się rozjechało. A krzyżyków nie dałem, zobaczcie. A, bo jeszcze nie dałem krzyżyków. Ale tak czy inaczej, widzę tutaj, że coś tutaj, jakiś rozjazd ma miejsce, pewnie teraz jak przykręcałem. I tak to wyszło, w sumie mogę tutaj też dać, bo nie dałem. Aj tutaj, kurde. Aj, tu się rozjechało też. Wszystko po trochu, tak naprawdę. Powinienem to cofnąć całe, ale weź teraz bądź mądry i to cofnij. O, teraz poszło, nie? Tak jest, jest równo. Będzie dobrze. Co my tu mamy? To się leży gdzieś pod tym. Jakby było niżej trochę, nie? Już. Tak jest, troszkę coś schodzi. Złapiemy tego. Krzyżyków nawsadzamy i spadam po córkę, wracam. No i myślę, że nie wiem, te 4 rzędy jeszcze polecę, a może i więcej. No zobaczymy, jak to pójdzie. Jutro będzie ciężko, bo jak kawałek położę, no to później już. Chyba, że ty tam przejdę jakoś spokoju, by to smarował, tam dochodził. No zobaczymy, może jakoś się uda, żeby to podokańczać dnia jutrzejszego całość. No i dobra, tak by było. Tak bym mógł to zostawić, skręcę tutaj jeszcze. No tu nawet lekko jest. W dół schodzi, no ale musi tak trochę być, bo mamy tutaj oszukaną sytuację całą, więc tak by być musiało. Tu mamy. Tutaj trochę jeszcze, kurde. Damy mu na środku, złapię wszystkie 3 naraz tutaj. Przyciągnę trochę. No i dobra, to tak zostawiamy. Да.
delikatnymi chodzi na tym, ale to nic tutaj bardzo nie zrobimy w sumie. Minimalnie. Tu już mamy lico, więc jest git. Dobra, tak zostawiam. Sprawę na przerwę. Pokażę wam te obliczenia, co ja tam jeszcze wyliczałem. W tym wszystkim. O kurde, muszę już spadać. Tutaj będzie to. Gdzieś miałem zrzut ekranu zrobione kalkulatora. To jest stary. Tutaj mam to wszystko. 1061 było na tym podliczniku w momencie uruchomienia 6 stycznia. Dzisiaj mieliśmy 4056,60 kW. Zużyte kilowatogodzin. Zużyte 2995,37 w ciągu 66 dni. Co daje nam średnią 45,38 kW na dobę. Taka średnia wyszła. Ja celuję w 50 przy temperaturze 21-22, a jeszcze się to usprawni trochę, więc myślę, że na luzaku w to wejdziemy. I teraz tak, tutaj mam obliczone na kalkulatorze, jakbym przez 6 miesięcy po 31 dni, dobrze mówię? Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec. Jeśli bym przez 6 miesięcy grzał cały czas tą średnią przez 186 dni, co wątpię, żeby to miało miejsce, ale no powiedzmy, że tak by było, że te pół roku byśmy grzali cały czas, potrzebowali grzać cały czas tą średnią, to wyjdzie nam wtedy 8440 kW za sezon, można powiedzieć zimowy, a woltaika, słuchajcie, robi mi no około 8, powiedzmy, że plus minus 8, jeśli się uda większą autokonsumpcję zużywać, no to jeszcze może nawet więcej, czyli teoretycznie można powiedzieć, że woltaika nam zrobi te zużycie, jestem raczej tego pewien, bezproblemowo. No i teraz tak, trzeba doliczyć jeszcze pewnie zużycie jakieś tego, do naszego prądu bytowego, tego, którego, sorry, zużyję do... No do życia zużyjemy tutaj, czyli wiecie, no jakieś kurde, różne indukcje, nieindukcje, powiedzmy, że to kolejne 2000 kW dojdzie, jeśli by tak było, no, i abyśmy mieli kupić prąd po 2 zł, to mówię tego tak, wiecie, czysto teoretycznie, jakby były tam podwyżki, nie wiem jakie, no to 4000 zł, rozbijając to na 12 miesięcy, to ile by wyszedł rachunek? 300, no 300 coś tam, nie? 4000 powiedzmy na 12 miesięcy, 333 zł miesięcznie byśmy musieli płacić rachunki, żeby to mieć na zero wszystko, plus minus, ale oczywiście ja będę chciał usprawnić jeszcze ładowanie zbiornika CWU jakimś albo off-gridem, albo nawet nie wiem, czy nie wejdzie w grę, też ostatnio pisałem z jednym z widzów, off-grid właśnie ładowania bufora turbiną jakąś tam, więc no jeszcze na pewno to jest do usprawnienia. I tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o te zużycie średnie. Na razie zobaczymy, jak to będzie w przyszłym sezonie. Myślę, że to zjedzie jeszcze, takie mam wrażenie, bo gdzie może skręcę. Na pewno skręcę w pomieszczeniu gospodarczym, pętlę tu i ówdzie. Przyjdzie izolacja też garażu, gdzie tam też bufor nie miał takich strat. Tak samo posadzka tam, bo tam też ciągle grzejemy w pomieszczeniu technicznym, więc no myślę, że jesteśmy w stanie tam jeszcze może urwać z tego, a tak naprawdę w ciepłe dni, no to zużycie, jak tak sprawdzałem, jak tu było po 8-9 stopni, no to wychodziło około 20, między 25 a 29 kW, także naprawdę ta średnia będzie zjeżdżać nam w dół ostro. Także jest szansa na to, że jeszcze to mniej zostanie zużyte i jeszcze trochę z tych kilowatów będziemy mieli z woltaiki na zużycie tego prądu, który zużywamy w domu do codziennego życia, więc będzie spoko ogólnie. Jak najbardziej pozytywnie, wydaje mi się. U mnie już po dłuższej przerwie działam dalej. Cały czas powoli z tym jadę i słuchajcie, obdzwoniłem trochę szkółek drzewnych, tych takich, wiecie, no ogrodniczych. Odnośnie drzewek. I powiem też, że znalazłem szmaragda, ale cena szmaragda od 60 do 80 cm 15 zł za drzewko. Do innego miejsca zadzwoniłem za takie coś samo, mniej więcej powiedzieli już 20. W jeszcze innym powiedzieli mi za szmaragda metrowego 28 zł. A tutaj znalazłem brabanta 70 cm i wysłał mi zdjęcie.
tam właściciel, bo akurat mówi, że wysadzają teraz je u siebie w pole, żeby po prostu urosły i wziąć większą kasę oczywiście za to w przyszłości. I za 70 cm, nie wiem, czy będzie coś zdjęcie wam pokazywało, takie o 70-centymetrowe w 2-litrowych donicach za 10 zł sztuka i koło plus minus 70 cm one mają. I to jest Brabant, no i chyba też na to powiem wam padnie. Znaczy na 100% padnie na to, bo już zamówiłem na piątek, na 15 mam być po odbiór 100 sztuk i może tam coś będzie jeszcze więcej. Na razie 100 sztuk mówi, że ma na 100%, a mówi, że jak coś to w razie czego będzie on jeszcze dobierał w sobie, więc jak coś to też będę mógł jeszcze dobrać. Dokładnie będę wiedział wtedy, ile mi jeszcze braknie i wtedy resztę będzie można dobrać tych drzewek później sobie. Także tak się sytuacja przedstawia. Także co by nie było, to i tak w piątek będę jechał. No i weekend chyba spędzimy na zabawie z drzewkami. Będę musiał te tuje tutaj wykopać i w ogóle, więc roboty będzie od cholery z tym. Ale może się weekend ogarnie. Aby tylko pogoda dopisała, to będzie dobrze. Tylko w sumie to jeszcze mam misję u sąsiada. Jakieś tam korzenie chciał powyrywać minikoparką. Nie wiem, czy się uda tam to zrobić minikoparką. No ale zobaczymy. Gdzieś powycinał jakieś choinki. To tam do niego na chwilę, ale to nie powinno mi długo zająć, więc nie chcę, czy się szybko ogarnie temat i będzie można bawić się w ogrodnika trochę. Także padnie na Brabanta. Dobrze, że w doniczkach, że nie tam, bo tutaj słuchajcie, te 28 za tą metrową plus minus, tam 90 cm do metra, 28 zł i to kopana z tego, nie? Z pola, bez doniczki, więc ten system korzeniowy może być w gorszej kondycji takiego wykopywanego niż takiego w doniczce. Tak mi się przynajmniej wydaje i z tego, co czytałem trochę, no to tak to mniej więcej wygląda. Więc wydaje mi się, że takie rozwiązanie będzie dobre, no i będzie ten Brabant i tyle. Grunt, żeby kiedyś z tego żywopłot jakiś powstał i było lekkie odcięcie. Dobra, to co, lecę z tym dalej po kolei do przodu. Bo 100 sztuk mi wejdzie do busa, nie? Nie muszę przyczepki chyba brać, kurde. Raczej nie, chyba. Dobra, to jadę. I ostatnia płytka dnia dzisiejszego wchodzi i zakończamy ten temat. Tak myślę, jak to jutro rozplanować sobie. Kurde, chyba dałem za dużo kleju. Trochę mnie poniosło. Może jakoś docisnę. A ja coś z tego chyba będzie. Co mi tu zostało? Właśnie, miałem sprawdzić do ściany tutaj, ile będzie. Dobrze, nie zapomnę. Miałem fugi też umieszać trochę, kurde. Może wezmę, zdążę jeszcze w sumie. 94,5, no to elegancja wyjdzie. Tam koło 14 cm będzie pasek przy końcu, także nawet spoko. Tylko to wypoziomować, coś co to mi zostało. Nie zostało mi na tyle, żeby chyba cokolwiek tutaj wkleić. Nie ma szans nawet. To można było od małego zacząć, ale to już nie dzisiaj. Wklejam tylko tego. Jeszcze się tu napierdzieliło kleju. O kurde, ty. Dobra, chyba będzie ok. Wyczyści tylko ten klej. No to 90, to 5 pasków mamy. Raczej nie sięgnę tak, żeby to ogarnąć z tej ostatniej, żeby tak powklejać, więc rano przyjdę, wkleję 2 paski, powiedzmy, co ja robię w ogóle, krzyżyka włożę. 2 paski wkleję, może 3 nawet, zostawimy, pójdziemy do łazienki, to se podeschnie, a jakoś tam później się przyjdzie, skończy się to i będzie temat załatwiony. Jeśli chodzi, także jutro na luzaczku pełnym. Może coś zdążę jeszcze ogarnąć, posprzątać, czy coś jeszcze. Zobaczymy.
jak to będzie. W każdym razie jutro to kończymy na 100%. Jak się od rana dobrze wezmę, to idę, kurde, do południa powinienem mieć to ogarnięte. No i nawet poziom by był. Także wszystko jest ok. I tutaj też. Tu nic nie zjechało. I tutaj też. Trzeba pilnować, bo tutaj drzwi będą, więc tu musi być wszystko git. Tylko jeszcze złapię systemem i będę musiał wyciągnąć tylko klej, żeby jutro móc system założyć. I idę mieć wszystko. Wracam jutro. Lecę z tym dalej. Kończymy tą nudną robotę. Mam nadzieję, że fugowanie pójdzie sprawnie. Parę metrów jest do zafugowania, więc trochę tego będzie, ale powinno być git. Coraz bliżej. Coraz bliżej. Tu mam luz przy te światełka, żeby klosze mi weszły. Będę musiał ich przycinać, chyba nie. Chyba powinno być ok. Tu mamy. Sprawdzę jeszcze to małą, czy czasem dzikim. Nie pieje. I ten też. Dobra, to ja sprzątam. Widzimy się jutro, kończymy to. I taki będzie temat dnia jutrzejszego. To trzymajcie się, do jutra. Pozdrawiam, cześć.